Dzień dobry, pierwszy odcinek Pucharu Świata Widzów. Znajdujemy się w Kłopio, tak wygląda lista startowa. Jak kogoś pominąłem, to proszę wpisać, to ten odcinek się usunie i zachowuję nowy. Dodałem sobie boty, trzech botów jest. I Adam mała mysz. Pierwszy z zawodników, to jest tak. Ponieważ ja nie jestem, tak dobry, że tak. Może być słabe, chłopie, dlatego jest tutaj, że jest tutaj rekord. No i teraz Patryk. Dlatego Słowacji. Jedyny z reprezentantów tego kraju, no i Filipia do dwóch godzin. Ja tutaj jestem dosyć średni. I Patryk mnie wszystko prowadzi, teraz mam młody świat. Ale treningi, a zawody to zupełnie co innego. Przepraszam za ten świat, ale... Dajcie często mi takie błędy. Nic tam o to opuścili. Skoczy odpowiednio daleko, by odbyć prowadzenie. Tak, pierwszy posunę to jest tam, 3 metry. No i teraz Krzysiek P, reprezentant Watykanu. Chyba dobrze trafił. Na prostu. Jest w tym miejscu 123,5 metra, najdłuższa próba. Teraz szybka gra, bo zwykły skoczył na piąte miejsce i teraz szybka gra. Zamienia to formułę trochę słabą. Ale trening ja zawody to co innego. To nie jest to wypadku umowego świata, którego było zupełnie realnie do tego stu. Bo trening ja było dobrze, ale tu przychodzi konkurs źle. A tutaj na odwrót, bot chłop, proszę Państwa, skoczył nam na trzecie miejsce. I będę tutaj też na customowy skoczniak. Taki YouTube Family już powietrzu. Reprezentant Polski. Ale skok YouTube Family. I jest na miejscu pierwszy. 126,5. No i czy pokona to Jorge Lorenzo, który jest jedynym Hiszpanem. Jest pierwszy reprezentant Hiszpanii. Ależ to targa! 128 metrów! Pierwszy raz przeskoczyłem się dzisiaj na tej skoczni w tym DNF-ie. Stare, miałem 130 metra, jeden skok i tak się prezentują wyniki po pierwszej serii. Jorge Lorenzo, YouTube Kamil, Mr. MotoGP, Krzysiek P, bot, chłop. No tutaj boty nie będą na customowy skoczni skakali, a takich nie customowych skoczni to chyba jest 3. Jest jeszcze Sapporo i Planica, szybka gra, Patryk, Adam, mała mysz, bot zwykły, bot strop i formułowy świat. No, formułowy świat na pewno liczył na więcej. Ale w drugiej serii na pewno będzie skok lepszy. Tak jest! 125 metrów i prowadzenie. Chociaż jednak wyprzedził przynajmniej bota zwykłego, ponieważ bot strop skoczył po 19 metrów. Jadam mała mysz. Reprezentant Chin, 8 po pierwszej serii. Leci, chyba będzie skok daleki, nie wiem czy nie tutaj nawet. A dokładnie na drugiej czerwonej linii. Jadam mała mysz jest nowym liderem. No i Patryk. Adam mała mysz. Duże zdanie. Postawił przed reprezentantem Słowacji, który skakował go. Drugie miejsce, jedno zbyt krótko. No ale Adam ma być dalej pierwszy. Tutaj już tam zawodnicy jakby tracili trochę do tych. Teraz szybka gra. Błąd chyba tutaj mały na wyjściu z progu, ale czy będzie prowadzić po tym skoku? No, jest na drugim miejscu. Niewiele przegrywa, no i bot chłop, no tutaj słabo, 116 metrów przegrał i Krzysiek P, czwarte miejsce,
Po pierwsze sobie reprezentanta Watykanu. I to będzie niewiarygodnie daleko. Ponad tak, najdalej w tym kurcie. Zobaczmy powtórkę z tego ujęcia. Piękne to był skok. Piękny. No więc jednak da się tutaj nastąpić. Nawet skakać jeszcze dalej niż ten skok. No i zostało trzech. Który z nich wygra? Mysta MotoGP. 123 metry pierwszej serii. Jorge Lorenzo i YouTube Kamil po pierwszej serii już trochę odlecieli. Ojej! Przewraca się Mister MotoGP. Znaczy Mista MotoGP, przepraszam. I no niestety, ale nic mu się nie stało, ponieważ to nie był groźny upadek. Za późno lądowanie. Przepraszam cię bardzo za to, że się tobie przewróciłem. Nie groźny upadek. A więc Krzysiek też stanie na podium dzięki temu. Nic się nie stało. Jest na miejscu szóstym, ale następnym, ale jeszcze są konkursy. Jeszcze są konkursy, by się poprawić. YouTube Kamil. Ostatni zawodnik, który się zapisał do sezonu. Ale czy skoczy tutaj? Nie będzie! Nie będzie zwycięstwa! Ale stanie na podium. 123,5. Ten skok mu wystarczył. I jest liderem. No i Krzysiek P czy Jorge Lorenzo. Kto zwycięży? Jorge Lorenzo. Chyba on tutaj, bo dobrze leci. Tak jest! Znalazł powyżej 6 stopni. 128,5 metra. Krzysiek też toczył dalej, ale tyle samo, ale dalej. Bez przelicza na centymetry. Ale drugi na to będzie to wyrównanie, tutaj rekord trafił widzów. I Jorge Lorenzo można powiedzieć, że zostanie nowym liderem paru świata widzów. I jest liderem. Najlepszy skok. No i tak się prezentują wyniki. A tak klasyfikacja generalna. Więc już nie zabierając czasu, będzie to koniec odcinka.